Jeśli chcesz mieć płaski brzuch, masuj go przez 15 minut dziennie. Czy zastanawiasz się, dlaczego kładziesz rękę na bolącym brzuchu, albo kiedy masz wzdęcia? To twój instynkt podpowiada jak najszybciej uśmierzyć ból. A ludzki organizm jest w tym najlepszy. Dotyk w formie masażu lub uciskania jest doskonałym rozwiązaniem wielu problemów, m.in. otłuszczenia brzucha i dyskomfortu. Zanim zaczniesz uszczęśliwiać swój kałdunek, kliknij subskrybuj, włącz powiadomienia i przyłącz się do nas na jasnej stronie życia. Tak jest. Istnieje technika masażu, która sprawi, że twój brzuch będzie płaski, a boczki gładkie. Co więcej, będzie skutecznym sposobem na zaparcia, bóle menstruacyjne, a także wzmocni układ odpornościowy. Sam masaż pobudza przepływ świeżo natlenowanej krwi do mięśni i organów wewnętrznych, poprawiając krążenie oraz ich funkcjonowanie. Aha, czy mówiłem, że możesz wykonywać masaż we własnym domu? Tak, ruchy są bardzo proste i mogą być wykonywane każdego dnia w pozycji leżącej lub stojącej. Masaże brzucha są doskonałe na wzdęcia i zatrzymywanie wody w organizmie. Pomagają również poprawić samoocenę i zwalczyć uczucie niepokoju wynikające ze wzdętego brzucha. Brzmi niewiarygodnie? W 2015 roku naukowcy z Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Narodowego Uniwersytetu Tajwańskiego przeprowadzili badanie, żeby sprawdzić prawdziwość tej tezy. Uczestnicy mający problem ze wzdęciami i zatrzymywaniem wody zostali poproszeni o wykonywanie 15-minutowego masażu brzucha 2 razy dziennie. Już po 3 dniach pacjenci zauważyli znaczną poprawę. Jak mówili, masowanie brzucha polepszyło zarówno ich stan fizyczny, jak i emocjonalny. Zdaniem ekspertów, pierwsza sesja masażu powinna być spokojna i delikatna. Jeśli poczujesz, że niektóre części twojego brzucha są napięte, zmniejsz siłę nacisku. Choć możesz wykonywać masaż na leżąco, jak i na stojąco, na początek najlepsze będzie wygodne łóżko albo rozłożona karimata na podłodze. Kiedy poczujesz się wystarczająco pewnie, zmień pozycję na stojącą. Zanim zaczniesz, weź sobie do serca 3 najważniejsze wskazówki, które pomogą ci lepiej zrozumieć cele i założenia. Masaż oczyszcza twój organizm z toksyn. Niezbędne jest picie odpowiedniej ilości wody, aby zapewnić jak najlepszy efekt detoksykacji. Jeśli zaczniesz masaż od pozycji leżącej, uginaj nogi w kolanach na zmianę, aby rozciągać mięśnie brzucha i zachowywać równowagę. Wytrwałość i systematyczność to klucz. Zostań fanem własnego ciała i wykonuj 20-minutowy masaż 2 razy dziennie, rano i przed pójściem spać. Pierwsze rezultaty zauważysz po około 2 tygodniach. A, B, S, super jest, trochę mnie poniosło. Skoro wskazówki mamy z głowy, to porozmawiajmy o warunkach masażu i twoich oczekiwaniach. Z olejków najlepsza będzie oliwa z oliwek lub olej kokosowy. Wylej trochę preparatu na dłonie i ogrzej, pocierając ręce. Twoje miejsce do masażu powinno być wolne od czynników rozpraszających uwagę. Wyłącz telefon i telewizor, a następnie udaj się w ciche, ciepłe i przyciemnione miejsce. Nie wykonuj masażu tuż po jedzeniu lub gdy masz problemy żołądkowe albo grypę. Jeśli interesuje cię masaż na bóle menstruacyjne, pamiętaj, że pobudza on krążenie. Najlepsze wyniki osiągniesz, łącząc masaż z niskokaloryczną dietą i co najmniej 3-dniowym treningiem. Przed rozpoczęciem skonsultuj się z lekarzem, aby wyeliminować czynniki uniemożliwiające wykonywanie masażu. Ponieważ początki zawsze są trudne, przygotowaliśmy dla ciebie przykładowy plan masaży. Krok pierwszy. Połóż ręce jedna na drugiej, przyłóż do pępka i zacznij oddychać przeponą. Poczujesz, jak twoje dłonie delikatnie unoszą się razem z brzuchem przy wdechu. W miarę ich opadania przy wydechu delikatnie przyciśnij. Powtórz 3 razy. To ćwiczenie rozluźni twój brzuch i przygotuje do kolejnych etapów. Krok drugi. Wylej odrobinę oleju na dłonie i potrzyj ręce. Następnie masuj brzuch, wykonując okrężne ruchy. Powtórz 3 razy. Krok trzeci. Połóż prawą rękę pod lewym żebrem i wykonuj niewielkie, okrężne ruchy. Powtórz to samo lewą ręką pod prawym żebrem. Ten masaż powinien być zawsze wykonywany przeciwną ręką. Powtórz 3 razy. Krok czwarty.
ułóż 3 palce prawej ręki pomiędzy mostkiem a pępkiem. Wykonuj niewielkie, okrężne ruchy, przesuwając się ukośnie w dół. Kieruj się ku prawej kości biodrowej przez poprzecznicę. Powtórz ruch lewą ręką analogicznie do poprzedniego schematu. Wykonaj 3 powtórzenia z każdej strony. Krok 5. Wykonuj okrężne ruchy 3 palcami lewej ręki, przesuwając się od lewej kości biodrowej w górę. Powtórz to samo prawą ręką po prawej stronie brzucha. Wykonaj 3 powtórzenia po każdej stronie. Ten masaż stymuluje okrężnicę wstępującą i zstępującą. Krok 6. Ułóż ręce po obu stronach brzucha z dłońmi skierowanymi ku sobie. Następnie ściągaj, jednocześnie ściskając pomiędzy nimi brzuch. Powtórz ten ruch 3 razy. Krok 7. Następna technika została opracowana przez Francuzów. Nazywa się palpé-roulé. Jest to terapia manualna służąca pozbyciu się celulitu. Szczyp skórę brzucha, przesuwając palce od dołu do góry, za każdym razem łapiąc inny fragment. Wykonaj 3 powtórzenia. Dzięki tej technice skutecznie pozbędziesz się celulitu. Pamiętaj, że jeśli złapiesz za duży kawałek skóry, może być bolesne. Krok 8. Złap brzuch obiema rękami i potrząśnij nim. To pobudzi krążenie. Wystarczy wykonać 3 powtórzenia. Krok 9. Na koniec wykonuj dłońmi okrężne ruchy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. I jak się domyślasz, wykonaj 3 powtórzenia. Skończone. Pamiętaj, że te masaże brzucha nie tylko pomagają w osiągnięciu płaskiego brzucha. Są skuteczne również w łagodzeniu dyskomfortu związanego z niestrawnością, zaparciami, wzdęciami czy zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Co prawda, większość problemów zdrowotnych idzie w parze ze stresem, ale i od tego można się uwolnić. Nie zapominaj, że do masażu brzucha można, a nawet trzeba, użyć olejków eterycznych w różnych połączeniach. Według przewodnika doktora Axe mogą one zwalczyć objawy przeziębienia i grypy, rozluźnić ciało i obolałe mięśnie, wyleczyć choroby skóry, złagodzić ból, regulować poziom hormonów, poprawić trawienie, zredukować celulit i zmarszczki. Każdy preparat działa inaczej. Zobacz, jak możesz je łączyć. Odmierz 4 łyżeczki oleju migdałowego. Posłuży jako podstawa do rozcieńczania innych płynów. Dla efektu ukojenia, wyciszenia i złagodzenia bólu wymieszaj 6 kropli lawendy z 2 kroplami bergamotki. Dla wyciszenia i złagodzenia napięcia połącz 6 kropli słodkiej pomarańczy z 2 kroplami geranium i 2 kroplami mięty. Jak już wybierzesz swoją ulubioną mieszankę, nalej łyżkę wybranego preparatu na prawą rękę i rozetrzyj na brzuchu. Masując ruchem okrężnym, zacznij od prawego biodra w górę do klatki piersiowej, w dół do lewej strony brzucha i dołem, żeby powstał zamknięty okrąg. Powtórz ten ruch 5 razy. Przesuwaj obie dłonie od boków w kierunku przepony, powoli krzyżując je nad pępkiem. Powtórz 5 razy. Użyj swoich ulubionych olejków i mieszanek, aby każdy masaż był wyjątkowo przyjemnym i osobistym doznaniem. Czy masaże brzucha to dla Ciebie sposób na płaski brzuch i lepsze trawienie, czy technika relaksacyjna? Opowiedz nam o tym w komentarzach. Nie zapomnij kliknąć łapki w górę i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Subskrybuj nasz kanał, by pozostać na jasnej stronie życia.